Witam serdecznie. Tak w tym momencie wygląda niebo nad Polską. No i zacznijmy od tych pogodnych miejsc na południu. Naprawdę piękna pogoda już od świtu, ale tam właśnie najchłodniej. Minus 12 stopni w rejonie Zakopanego, minus 7 w Krakowie, w głębi kraju minus 1, minus 2, najcieplej w Szczecinie, tam 1 stopień. Na wschodzie zachmurzenie całkowite, ale to na północnym zachodzie i na zachodzie pojawiają się opady. Deszcz ze śniegiem bądź śnieg. Wiatr umiarkowany i słaby, a na barometrach 996 hektopaskali. W drugiej części dnia ten wąski pas rozpogodzeń stopniowo będzie przesuwał się na wschód. Natomiast na zachodzie utrzyma się zachmurzenie całkowite. Opady, śniegu, a na zachodzie i na północnym zachodzie także deszczu ze śniegiem. Szczecin będzie dziś najcieplejszym miastem Polski, tam 3 stopnie, w głębi kraju od 0 do 1, najchłodniej w Suwałkach i w Białymstoku, tu minus 2 stopnie. Wiatr umiarkowany, a ciśnienie niskie, 992 hektopaskale. W kolejnych dniach ciśnienie się obniży. W piątek tylko 986 hektopaskali, ale ostatni dzień tygodnia jakoś tak zawsze łatwiej jest nam znieść nawet nieciekawe warunki pogodowe. Jeśli chodzi o słońce, to w centrum naprawdę będzie cieszyć, no a na wschodzie i na południe opady śniegu. Temperatura od minus 2 do 1 stopnia. Sobota z opadami śniegu już w całym kraju. Na termometrach od minus 2 do 1 stopnia i jeszcze niższe ciśnienie, 984 hektopaskale. Niedziela wciąż z opadami śniegu, ciśnienie nieco wzrośnie. W poniedziałek na południu piękna pogoda, w centrum śnieg, temperatura od minus 3 do 2 stopni. We wtorek od minus 3 do nawet 5 stopni. Na zachodzie spodziewamy się opadów, będzie to śnieg, no i przy temperaturze na poziomie 5 stopni oczywiście deszcz ze śniegiem. Przy naszym kolejnym spotkaniu sprawdzimy jakość powietrza. Pół godziny temu nie wyglądało to dobrze. Miejmy nadzieję, że to się zmieni na lepsze. Do zobaczenia.